Już jesteśmy świadomi, jak drogo kosztowało Boga opłacenie każdego naszego wydarzenia dzisiaj. Każda sekunda jest drogo opłacona. Szkoda ją zmarnować za byle co, byle bzdurę. Lepiej wykorzystać to, aby czynić wolę Ojca. Każdą sekundą należeć do Boga. Warto. Po prostu warto należeć do Boga całkowicie, gdyż każda sekunda ma wartość poznawania Boga. To jest niesamowite, że ci, którzy umarli w Chrystusie i ożyli w Nim, nie żyją już dla grzechu, ale żyją, by poznawać Boga. Każda sekunda jest zyskiem tej kosztowności. Coraz więcej Go znamy, coraz więcej rozumiemy, co On dla nas uczynił. Ale Jezus powiedział, że to ma wartość wieczności. Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, to jest życie wieczne. Więc nie można mieć życia wiecznego przed ukrzyżowaniem. Życie wieczne jest po śmierci, gdy dostajemy nowe życie. To jest życie wieczne. Nasze życie było życiem upadłym, prowadzącym do Gehenny. Życie Jezusa jest życiem wiecznym, prowadzącym do domu Ojca. My straciliśmy swoje życie, żeby zyskać życie Jezusa. I teraz, byśmy my pozostali jako ci, którzy mogą korzystać z tego lub nie, a więc Bóg nie odebrał nam woli. Można odejść od Jezusa. Dlatego to jest próba. Wielu powołanych, niewielu wybranych. Wielu odchodzi od Jezusa i idzie swoją drogą. Myśląc, że no cóż to, po prostu jestem uratowany, uratowana, więc mogę robić, co chcę. Ale niewielu jest tych, którzy wiedzą, że już nie chcę robić, co chcę, bo wiem, że to nie jest dobre, że to jest złe. Chcę robić to, co chce Bóg. Wtedy Jezus mówi o takich ludziach, że to jest moja rodzina. To są moi bracia, siostry, moja matka, ci, którzy pełnią wolę Ojca, który jest w niebie. I teraz będziemy mówić o czymś, co jest właśnie dla tych nowych ludzi. To nie ma nic wspólnego ze starym człowiekiem. Stary człowiek nigdy tego nie będzie rozumieć, ani nie będzie tego doświadczać. W liście do Rzymian, 8 rozdziale. List do Rzymian, 8 rozdział, od 1 wiersza. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tylko dla tych nie ma potępienia. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. To jest tylko do tych, którzy narodzili się na nowo. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że Duch Boży prowadzi tylko dzieci Boże. Wszystko inne idzie jak chce. Uporządkowanie chodzą tylko dzieci Boga. One mają drogę wyznaczoną i one mają Ducha Bożego, który ich obznajamia z tą drogą i coraz bardziej napełnia ich rozpoznaniem tego, który jest tą drogą, to znaczy Jezusa Chrystusa, daje im coraz więcej poznać. Tego nikt nie jest w stanie poznać, jeżeli nie został ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Nie ma możliwości, żeby doznać, jak Duch Święty prowadzi nowe stworzenie. Stare stworzenie nie ma możliwości poznać, jak żyje nowe stworzenie. Dlatego to jest zakon ducha, nie zakon grzechu i śmierci. Zakon grzechu i śmierci dotyka starego człowieczeństwa i ono jest pod tym zakonem. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nowy człowiek, który nie myśli o grzeszeniu, ale myśli o Bogu, kocha życie wieczne i chce być z Bogiem, tego już obowiązuje zakon ducha, zakon życia. Śmierć, grzesznik, nowy człowiek, życie. Nic nie pomoże filozofia. Nie zrozumiesz nawet, o czym jest mowa. Nie masz pojęcia. Nie zrozumiesz, nie masz pojęcia. Dopóki nie
umrzesz i nie doznasz nowego życia, jak Duch Święty prowadzi tych, którzy są ożywieni z martwych, nie będziesz wiedzieć, o co tu chodzi w ogóle. Będziesz kombinować sobie, o, zakon ducha daje mi swobodę grzeszenia i możliwość pójścia do wieczności. Nie, zakon ducha nie daje możliwości grzeszenia żadnej, bo to jest Duch Boga. Duch Bóg nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. A więc co to za zakon jest, że nazywa się to zakonem życia? No właśnie. Nowy człowiek zdaje sobie sprawę, że to jest zakon jego nowego życia, w którym on poznaje coraz więcej kosztowność Boga i życia według woli Bożej w codzienności pośród zepsutego świata. Duch Boży oddziela nas od zepsucia tego świata i chciałoby się, żeby wszyscy, którzy są wierzący, wiedzieli, co to znaczy żyć pod zakonem ducha, kiedy to nie grzech pociąga, nie samowola, ale piękno Boga pociąga. I człowiek żyje w wspaniałej społeczności z Bogiem, jest szczęśliwy taki człowiek, że chodzi w światłości Bożego oblicza. Jest zupełnie inne życie pod zakonem ducha. A więc jeżeli chcesz wiedzieć, o czym jest napisane, musisz tak, jak apostoł doznał. Kiedy byłem sam, żyłem według zakonu grzechu i śmierci. Kiedy jestem w Chrystusie, nie jestem już pod zakonem grzechu i śmierci, bo umarłem wraz z Nim na krzyżu. A ożywszy z Nim, wszedłem pod zakon ducha, zakon zwycięskiego życia, zakon chwały, która prowadzi do wieczności. I wszędzie, gdzie spotkamy nowego człowieka, tam spotkamy działającego Ducha Świętego, który wprowadza nowego człowieka we wszystko. Uczy tego człowieka wszystkiego od początku, co jest dobre, miłe i pożyteczne. To robi Duch Święty pod tym zakonem. Rodzi się niemowlę z Boga i Duch Święty napełnia to niemowlę wszystkim, co jest potrzebne, aby to niemowlę mogło żyć i normalnie się rozwijać. Kiedy czytasz... Bo zakon ducha daje życie w Chrystusie Jezusie. I co? No i co? No i człowiek przeczytał i co? I wiesz, o czym to jest napisane? Masz osobiste świadectwo czystości życia Chrystusa Jezusa na ziemi? On nie myślał, gdzie zgrzeszyć. Nie myślał, jak sobie pójść inną drogą niż chce Ojciec. On w ogóle o tym nie myślał. Życie Chrystusa to jest zupełnie inne myślenie, inne działanie. Wszędzie, gdzie spotkasz Jezusa, tam spotkasz Ducha Świętego. Wszędzie. Jak Pan Jezus pojawił się tu na ziemi? Z Ducha Świętego. Został poczęty z Ducha Świętego. To jest życie, które pochodzi z Boga. Jeżeli się nie narodzi z wody i z ducha, nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego, a co dopiero do niego wejść. Dlatego mamy tyle zabałganionych ludzi, bo oni pierwsze nie widzą, że w Chrystusie przyszła do nas śmierć starego człowieka. I cały czas uczy się stary człowiek Boga, tak jak kiedyś uczył się Izrael Boga. I wiecie co Izrael robił? Miał bałwany, miał swoje zadowolenia, swoje gaje, różne rzeczy miał swoje i tam się cieszył. Izrael. I przy tym poszedł do świątyni. Przecież to dzisiaj tak samo robi wielu wierzących ludzi. Idzie, czy tam w sobotę, niedzielę, w środę, wtorek, czy czwartek do tak zwanej świątyni i robią tam coś tam, a potem idą i dalej robią swoje. Nic, żadna różnica. Nawet jeszcze gorzej niż wtedy było. Ale pośród tych wielu, jest niewielu, którzy znają zakon ducha. Zakon czystej społeczności z Bogiem. Gdzie nie reguluje tobą zakon grzechu i śmierci, tam rzeczywiście nie ma strachu. Nie ma strachu. Jest bojaźń, jest szacunek, ale nie ma strachu. Nie ma jakiegoś panicznego strachu o to czy o tamto. Tam jest czyste życie, czyste, naprawdę czyste. Tam nie ma żadnej pożądliwości pod zakonem ducha, żadnej, ani jednej. Nie ma złego słowa, nie ma złego szukania swego. Po prostu tam to nie istnieje w ogóle. W życiu Jezusa tego nie ma. Jeżeli nie wejdziesz, nie skosztujesz, będziesz uważać to cały czas za bajkę. Będziesz prowadzić swoje własne, prywatne chrześcijaństwo i będziesz w jakiś sposób coś kombinować. Możesz być cały gotowy, dom przyozdobiony, a gospodarza nie ma. I przychodzi demon
patrzy, no tak, przeozdobiony, ale nie ma gospodarza. Prowadzi więcej i stan tego człowieka jest gorszy niż był wcześniej. Musi być nowe życie, musi być gospodarz, musi być Chrystus, właściciel w tym miejscu wraz ze swoim Ojcem. A więc gdybyś dzisiaj miał przyjść i powiedzieć, co to jest zakon ducha, wielu by przyszło, powiedziałoby, to są języki, proroctwa, objawienia, ale Pan Jezus takich ludzi potraktował, że nigdy ich nie znał. A więc oni nie wiedzą, co to jest zakon ducha. Więc kto wie, co to jest zakon ducha? Możemy powiedzieć, że na pewno wiedział o tym apostoł Paweł, który o tym pisał. A skąd on to wiedział? Dlatego, że życie Jezusa przeniosło go pod zakon ducha, a tam w tym zakonie ducha jest zupełnie co innego. Nie jak pod zakonem grzechu i śmierci, nie ma tam kara za to, za tamto czy coś. Tam jest zupełnie coś innego. Tam jest piękno, wspaniałość Boga. A więc jeżeli nie umrzesz, nigdy nie poznasz, co naprawdę stało się na ziemi, kiedy Jezus zmartwychwstał. Gdy umrzesz, wtedy Duch Święty, tak jak pamiętacie, jak się stało Pan Jezus, jak był ochrzczony, to kiedy Duch Święty stąpił na Niego? Po chrzcie. Po chrzcie stąpił na Niego, kiedy Pan Jezus się modlił, Duch Święty stąpił na Niego i gdzie Go zawiódł? Na próbę, na kuszenie. Jezus wygrał z diabłem, wszystkie pokusy padły. Ilu wierzących znasz, których można wyprowadzić na pustynię i będą kuszeni przez diabła i nie padli? Ilu padło bez pustyni? Całkiem w dobrym życiu. Kiedy niczego im nie brakowało, padli i poszli za diabłem. Zrezygnowali z piękna Chrystusa, z chwały Chrystusa i dali się przekupić. Ulegli diabłu i zostali w swoim tak zwanym chrześcijaństwie, gdzie więcej jest ich widać niż Chrystusa. A więc jest zakon, który jest zakonem życia, zakonem żywych. Tam się nie uczy, jak unikać zła, tam się uczy, jak żyć w dobru. Zupełnie inne uczenie. Tam nie ma w ogóle nauki o złym. O tym powiedział Pan Jezus. Gdy On przyjdzie, wprowadzi was, to wszelkie dobro. On was pouczy i was napełni tym wszystkim, co jest. To jest inna szkoła, inny nauczyciel. I tego brakuje między wierzącymi ludźmi. Ludzie nie wiedzą nawet, że coś takiego istnieje. I na zasadzie jakichś książek, pouczeń uważają, że no jest dobrze, jak mamy to czy tamto. Cóż pomogą tam, dary, języki czy inne rzeczy, skoro nie ma oczyszczonego serca. Ludzie czystego serca Boga oglądać będą, a brudnego idą do Gehenny. Cóż z tego, że ktoś będzie myśleć, że tam nie wiadomo co mówi językami, kiedy jego serce czy jej serce jest brudne, zanieczyszczone starym człowieczeństwem, zepsuciem, pożądliwością świata czy innymi rzeczami. To nic nie da, to jest oszukanie. Nie o tym zakonie mówił Pan Jezus, nie o tym zakonie pisał apostoł Paweł. To musi być zakon nowego, czystego życia. Dary to są dary. Pamiętacie, jak Paweł pisał do Koryntian? Choćbyście mieli wiary, żebyście góry przenosili, choćbyście cuda nie wiadomo jakie czynili, choćbyście ciało swoje wydali na spalenie, choćbyście wszystko rozdali, co posiadacie, a miłości byście nie mieli, niczym jesteście. Zakon ducha ma w sobie miłość. Miłość, która jest potrzebna człowiekowi, żeby mógł być w społeczności z Bogiem, który jest miłością. To jest miłość do Boga i do ludzi. To jest niesamowite uczucie. Kiedy to się zaczyna w człowieku, to człowiek ma takie poczucie takiego uporządkowania, że kiedy wcześniej chodził na przykład chodnikiem, a droga na skróty była przez trawnik, to ten człowiek szedł przez trawnik, bo po co miał iść chodnikiem, większą drogę zrobić. Kiedy Duch Boży napełnia cię, nie pójdziesz tym trawnikiem. Nie dlatego, że nie możesz, ale masz takie poczucie takiego uporządkowania. To uporządkowanie w tym pierwszym doświadczeniu, ono powoduje, że ty nie pójdziesz na skróty. Pójdziesz normalnie chodnikiem, drogą wyznaczoną. Uczysz się już chodzić drogą wyznaczoną. A tą drogą jest Chrystus. Ale w ten fizyczny sposób
Dokładnie tak to zaczyna wyglądać. A to jest dopiero początek. Kiedy już nie będziesz niszczyć niczego, nie zdepczesz czyjejś pracy, szanujesz, po prostu masz poczucie innego człowieczeństwa. Ale to jest dopiero początek. Później się uczysz, co, w jaki sposób. I cały czas to uczy Duch Święty. Dlatego jest napisane, ducha nie gaście. Nie zasmucajcie go swoją niechęcią do poddawania się. A więc można wejść w nowe życie i mimo wszystko pozostać upartym czy upartą i odeprzeć działanie Ducha Świętego od siebie. O tych jest napisane, że po dwakroć umarli. To znaczy, że urodzili się na nowo, ale poprzez swoją niechęć do działania Ducha, który prowadzi żywych ludzi, odwrócili się od Ducha Bożego, opuścili zakon Ducha i z powrotem weszli pod zakon grzechu i śmierci. Nie ma dla nich już ratunku. Już koniec. Oni są skazani już na Gehennę, bo Jezus tylko raz był ukrzyżowany. A więc ci, którzy narodzili się na nowo i rozpoznali, jak działa Duch Święty, dla tych już nie ma możliwości, żeby oni sobie porzucili to wszystko i poszli sobie po swojemu. Bo oni znają już życie, znają możliwość innego życia. Bo co innego, jak człowiek nie zna tego. Mówi, wiem, znam, ale nie zna. To jest człowiek traktowany jak bezrozumny. Ale kiedy człowiek wie, jak żyje Chrystus, jak żyje nowy człowiek i opuszcza to, Paweł mówi o sobie, gdyby to z nim się stało, nie ma dla niego powrotu. On zbyt daleko został zaprowadzony w kosztowność Chrystusa, żeby mógł teraz to porzucić sobie tak. A więc są ludzie, którzy lekko skosztowali, są ludzie, którzy bardziej skosztowali i są ludzie, którzy nie chcą niczego innego znać, jak tylko to. Chcą dalej być prowadzeni przez Ducha Bożego. Na końcu, kiedy czytamy Biblię, Duch i Oblubienica mówią razem, przyjdź Panie Jezu, a więc Duch i Kościół, Oblubienica Jezusa są razem. Ci, którzy są z tym Duchem Bożym, którzy poddawali się działaniu Ducha Bożego, którzy dawali się wprowadzać w kosztowność życia Jezusa Chrystusa, oni są oblubienicą baranka, oni są czyści, święci, nieskalani. A więc poddawaj się działaniu Ducha Bożego. On nigdy nie będzie prowadzić wbrew temu, kim jest Chrystus. On przyszedł uwielbić Chrystusa w nas, w tobie i we mnie. On przyszedł uczynić nas podobnymi Bożemu Synowi, tak jak chce Ojciec, który posłał też tego Ducha wraz z Synem. A więc pomyśl sobie, jak bardzo cenne jest to, gdy rozumiesz krzyż i krzyż zaczął działać w twoim zepsutym życiu i zniszczył twoje zepsute życie. I doznałeś, czy doznałaś, że zmieniło się wszystko. Że interesuje cię teraz dobro ludzi, nie chcesz ich krzywdzić, nie masz zamiaru nawet, nie myślisz nawet, ustąpisz, zrezygnujesz, nawet jeżeli mógłbyś żądać racji, nie będziesz żądać, zostawisz to, nie walczysz. Znosisz przeciwności, miłujesz tych, którzy krzywdzą cię. Modlisz się za nimi, szukasz ich dobra, mimo tego, że oni chcieliby cię zabić może nawet. To jest Chrystus w nas. To jest inne życie. To jest światło, które świeci w ciemnościach. Jest ono dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. To nie jest religia, ani swoje osobiste jakieś myślenie. Kiedy żyjesz dzięki Bogu, to jest niesamowite. Ale niczego nie zrobisz wbrew Jego woli. To jest niesamowite. Że Jego wola staje się dla ciebie święta, absolutna. Gdy Duch Boży to czyni, wiesz, że nie jesteś już tym samym człowiekiem, co byłeś wcześniej. Że zajął się tobą Bóg i dzieją się rzeczy niesamowite, których nigdy byś nie poznał czy nie poznała, gdyby to nie Duch Boży i gdybyś nie był czy nie była pod zakonem Ducha Świętego. Tam się poznaje prawdę. Paweł pisał w liście do Koryntian, że nikt nie zna Boga, tylko Duch i ten, któremu Duch też to objawia. Duch Boży bada głębokości Boga i przynosi tą wiedzę o Bogu do wszystkich Bożych dzieci. I znowuż, On wprowadza w kosztowność Ojca. To jest niesamowite, kiedy Duch Święty uczy cię Ojca. To jest niesamowite. No naprawdę, to jest
tak jak dziecko Boga poznajesz swojego Ojca. Zaczynasz Go rozumieć, rozumieć Jego decyzje, rozumiesz, co On czyni. To wszystko Duch Święty czyni. Tego pod zakonem grzechu i śmierci nie poznasz. W ogóle nie masz szansy tego poznać. A więc kto przyjmie krzyż? Kto przyjmie koniec swego życia? Kto podda się, aby poznać Chrystusa? Temu Duch Święty zacznie to dawać. I wtedy ludzie mogą sobie mówić, myśleć cokolwiek. Musisz wytrwać, bo zaczęło się coś pięknego, coś doskonałego. Wielu nie będzie pojmowało nawet, co z tobą się dzieje. Będą myśleli, przesadzasz. Aż tak nie trzeba. Ale też nie znali Jezusa. Nie umieli Go zrozumieć. Nawet najbliżsi myśleli, że od zmysłów odszedł. Kiedy On w rzeczywistości czynił to, co chce Ojciec. A więc tylko chcę mówić o tym, żebyś wiedział. Poznawanie Boga bez Ducha Bożego jest poznawaniem Go według tego, co jest napisane w liście do Rzymian. Że Bóg stworzył niebo, ziemię, drzewa, zwierzęta, ludzi. To jest takie poznawanie i każdy człowiek to może poznawać. Każdy. I ci, którzy widząc to wszystko odrzucają Boga, będą odpowiadać za to, że odrzucili Boga. Bo Bóg dał możliwość poznać, że jest Twórcą każdemu człowiekowi. Ale poznać Ojca mogą tylko dzieci Boga. Tak jak Jezus powiedział, nikt nie zna Ojca, tylko Syn. Tylko dzieci Boga mogą poznać Ojca. No bo jak mogą poznawać ci, którzy nie są dziećmi Boga? Natura nie zgadza się. Dzieci Boga dostają naturę Ojca, żeby mogli poznawać Ojca, żeby mogli trwać w tym, co jest miłe Ojcu, miłe Synowi. A więc jest to zakon życia, nowego życia. Kolejny raz powiem, tego nie idzie wytłumaczyć tym, którzy nie są w tym zakonie. Tak samo jak Jezus mówi, nie jesteście w stanie zrozumieć, co mówię do was. Ale gdy przyjdzie Duch Święty, On was prowadzi w to. Żywych ludzi, tęsknij do tego, pragnij tego, ponad wszystko. Jezus, pamiętacie, jak powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. A dam mu ducha. Aby mógł żyć, aby mogła żyć. Nie chciej pustego życia, cielesnego, zmysłowego, demonicznego życia. Nie chciej tego życia, skoro przyszło na ziemię życie z Boga, święte, czyste i nieskalane. Chciej tego życia. Duch Boży rozpoznaje, tak jak jest napisane, że Bóg szuka tych, którzy Boga szukają. Bóg rozeznaje, kto Go szuka, kto pragnie tego życia Jezusa. Kto pragnie Jezusa? Kto pragnie Jezusa bardziej niż wszystkiego innego, kto wyprze się siebie, weźmie swój krzyż i pójdzie za Nim, aby kosztować, jak żyje Jezus, którego bardziej interesuje życie Jezusa niż bogactwa tego świata, niż znajomości tego świata, niż zdrowie, niż nie wiadomo co tam, bardziej interesuje Jezus. Jezus zasłonił sobą wszystko i został tylko On. Już więcej nic ten człowiek nie widzi, tylko Chrystusa. Dla Niego żyje, dla Niego umiera, dla Niego oddycha, dla Niego pije, dla Niego rozmawia. Wszystko robi dla Niego, aby poznać Go jeszcze więcej. I wtedy doznaje człowiek, co uczynił Chrystus tu na ziemi. Inaczej Go poznać nie idzie. On musi się stać bardziej interesujący niż wszystko, co tu istnieje. On musi zająć sobą wszystko. Tak jak powiedział, jeśli nie oddasz wszystkiego, stracisz wszystko. A więc Paweł mówi, aby poznać Go i doznać mocy Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Aby żyć tu na tej ziemi w sposób godny Boga. Poznać Go i doznać Go, jakim On jest. I tą tęsknotę właśnie przynosi Duch Święty nam, wierzącym ludziom. Żeby ludzie nie zatrzymali się tylko na uwierzeniu, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Synem Człowieczym, ale by chcieli żyć dzięki temu Jezusowi. Tą tęsknotę przynosi Duch Święty i człowiek nie może normalnie funkcjonować. Przychodzi do Boga, szuka Boga, bo chce, żeby tak było, jak żył Jezus. Pragnie tego, wie, że to życie przyszło do mnie i do ciebie, żebyśmy dzięki Jemu my żyli. Człowiek jest zainteresowany tym życiem bardziej niż wszystkim.
Diabeł może oferować różne rzeczy, a człowiek rozsądza, czy w ogóle ma w to wchodzić, czy nie. Pan Jezus wyraźnie powiedział, ciało nic tu nie pomoże, duch ożywia. Dobrze, żebyśmy to mogli pojmować i rozumieć. Dlatego, kiedy znasz życie pod zakonem Ducha Świętego i słuchasz wierzącego człowieka, który mówi, że w jego życiu nie jest tak źle, bo komuś opowiadał o Chrystusie, czy opowiadała, bo coś tam robił, to zdajesz sobie sprawę, że ten człowiek nie ma pojęcia w ogóle, jak z nim źle jest. To jak ślepy by mówił, że to nie jest całkiem źle, to przecież nic takiego nie widać, a tu samochód jedzie na niego ciężarowy, ale on nie widzi tego w ogóle. Dlatego później tacy ludzie się dziwią, gdy im mówisz, słuchaj, z tobą nie jest dobrze, jest źle. Ten człowiek mówi, a co ty, nie sądź po tym, po pozorach, nie wiesz, co mam w sercu. Kolejne oszustwo. A więc człowiek, który jest oszukany, kolejne oszustwa wyciąga z kieszeni, żeby powiedzieć ci, ty nie rozumiesz, ty nie wiesz. A Bóg, a Pan powiedział, po owocu poznacie rzeczywistość. A gdzie twoja miłość Chrystusowa? Oj, nie wymagajmy za dużo. I tak tam dużo poświęciłem się, czy poświęciłem się. A gdzie twoja łagodność? Bo nie wszystko od razu się przecież ma. No tak, jak się dziecko urodziło, to powoli tak się staje, tak? Czy jest całe dziecko już urodzone? No ma nóżki, ma wszystko. Jest cały człowiek, tylko że mały. Ale cały jest człowiek. Tak samo my się rodzimy z Boga. Cali, tylko że mali. I rośniemy, rozwijamy się, ale wszystko już mamy. Uczymy się tym posługiwać. Dlatego Pan mówił o byciu jak dziecko. Uczymy się od nowa wszystkiego, ale już z Duchem Świętym, a nie z nauczycielami, którzy uczą nas, jak wyjść gładko z oszustwa, jak się wymigać urzędowi skarbowemu, a jak, bo jak to zrobić, żeby oni nas się nie dogonili, jak to zrobić, jak tamto zrobić. W wielu miejscach mamy to w Biblii napisane. Czytając Biblię, cały czas to spotykamy. Ciało nic nie pomaga. Ciało nic nie pomaga. Ciało nic nie pomaga. Duch jest przeciwko ciału, ciało przeciwko duchowi. Ciało nic nie pomaga. Cały czas to czytamy. Czytamy, czytamy, a potem zamykamy Biblię i dalej ciałem do przodu. W tym czy w tamtym, jak stary człowiek. Nie udało się raz, drugi, to uda się trzeci raz. Przebije głową mur i koniec. Nie ma nic, że wcale nie musisz przebijać mur, bo jest wejście, przejście jest. Można przejść i pójść prostą drogą. Nie musisz się wbijać w jakieś mury czy wina. Bóg, a po drugie jest napisane, że Pan zburzył mur nieprzyjaźni. Nie ma muru. To jest jakiś zwit tam, mur, murzasty. A więc mamy zakon ducha i dobrze, żeby każdy wiedział, o czym apostoł pisze. Musisz to wiedzieć osobiście. Dlatego Jezus powiedział, jeśli się nie narodzi z wody i z ducha, nigdy nie ujrzysz Królestwa Bożego, w którym jest sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Narodzić się może z ducha tylko wtedy, kiedy akceptujesz, przyjmujesz to, że w Synu skończyło się twoje życie i w Synu rozpoczęło się twoje życie. Kiedy to przyjmujesz, przyjmujesz Syna z Jego śmiercią dla ciebie, poddaje się śmierci i przyjmuje Syna z nowym życiem dla ciebie i poddaje się temu życiu. Nie ma już ciebie. Gdybyś spotkał mnie przed nawrócenia, nie miałbyś pojęcia, że to jestem ja. Nie ma podobieństwa w ogóle do tamtego człowieka, prócz tego ciała. Nie ma żadnego podobieństwa. Gdy urodziłem się na nowo z Boga, stałem się innym całkiem człowiekiem. Tamtego już nie ma. Tamten diabeł chciałby, żebym wrócił do tamtego człowieka. Mogę wrócić. Każdy z nas może wrócić do starego. To jest właśnie niesamowite w tej miłości, że Bóg nie zamknął nam przestrzeni do tyłu, tylko powiedział, że nie ma upodobania w tych, którzy się cofają i giną. Ale nie zamknął. Każdy może się odwrócić i pójść dalej, po staremu. Pamiętacie, jak przed Izraelem postawił, stawiam przed tobą drogę życia i śmierci. Chcę, byś wybrał życie, ale jeśli wybierzesz śmierć, pozwolę ci pójść. I ty możesz wybrać chrześcijaństwo literalne, cielesne, zmysłowe, gdzie mieszasz świat z tym, z Biblią i myślisz sobie, że tak możesz i wszystko będzie dobrze. Możesz to robić, ale Bóg cię nie weźmie do swojej wieczności. On weźmie tylko nowe stworzenie.
tylko swoje dzieci weźmie. A więc zakon ducha jest dla Bożych dzieci, bo Boże dzieci nie mogą żyć bez prawa, bezprawnie. One mają nowe prawo, ale to jest prawo dobrobytu, to jest prawo obfitości, prawo chwały, prawo społeczności. To jest zupełnie coś innego niż mówi zakon grzechu i śmierci. To jest to, pod czym żył Jezus. Ja wiem, jak żył Jezus na ziemi i ty też musisz wiedzieć, jak żył Jezus na ziemi. I wtedy nie masz, przychodzi zwodziciel i może mówić to czy tamto, ty wiesz, jak żył Jezus na ziemi, bo znasz Jego życie w sobie. Masz Jego życie w sobie. Inaczej nie poznasz prawdy. Prawdę musisz poznać osobiście i w swoim codziennym życiu. I musisz wiedzieć, że to już nie ty, to Chrystus. Paweł mógł swobodnie pisać, nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest nowe życie, ukrzyżowany wraz z Chrystusem jestem, aby już żył we mnie ten, który potrafi żyć. Aby całkiem inne życie było. Nie starczyłoby nam czasu, ale wiemy, czytamy Biblię. Ile jest napisane o działaniu Ducha Świętego? Ile z tego znasz? To jest właśnie dla ciebie próbomierz, na ile ty skończyłeś ze swoim starym życiem, na ile ty znasz to działanie Ducha Świętego, o którym tu jest napisane w Biblii. A jeśli nie znasz, to koniecznie musisz zmienić swoje podejście do Jezusa. Koniec z pokazywaniem, że możesz rozmawiać jak równy z równym, czy równa z równym. Koniec. Albo uniżasz się, padasz na swoje kolana, oblicze i wyznajesz swoje odstępstwo jako wierzący człowiek. Przyznajesz się do wszelkiego zła i poddajesz się jego władzy. Albo próbujesz go oszukać i ponarzekać trochę, a potem wstać i pójść dalej robić swoje. Musisz się zdecydować, co chcesz, czego chcesz. Czy chcesz Jezusa, czy chcesz tylko pocieszyć się, że przecież powiedziałem mu to, czy tamto powiedziałem, a więc w końcu, czy chcesz Jego życia. Tu nie ma tak, że taka bajka. Ty coś mówisz, wstajesz i dalej żyjesz po swojemu. Nie ma tak. Wstajesz i On żyje. Kiedy byłeś z Nim, czy byłaś z Nim, to wstajesz i On żyje. I zaczynają się inne wybory. Bo Pan odpowiada na modlitwę. On wie, że tego potrzebujemy. Dlatego on powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie, a dam mu się napić tej wody żywota. A to mówił o Duchu Świętym, a więc mówi wyraźnie, kto pragnie, niech przychodzi, a dam mu się napić. A jeżeli człowiek przyszedł i dostał się napić, to wstaje inny człowiek. Doznaje, że miłość jakaś napełniła, pragnienia inne się pojawiły i chcesz czynić dobro już tym ludziom. Zupełnie coś innego się dzieje i wiesz, że to nie ty. I chwalisz Boga za tą łaskę, że zaczynasz poznawać inne życie. Życie wspaniałego Bożego Syna. Pan Jezus niczego nie robił bez Ducha Świętego. Więc to jest zakon Ducha, pod którym żył Jezus Chrystus. To jest zakon wolności. Zakon królewski. Przez Ducha wypędzał demony, uzdrawiał chorych. Przez Ducha złożył siebie Bogu na ofiarę miłą. I my bez Ducha też nic nie możemy robić, rozumiesz? Nic. Nowy człowiek nic nie może zrobić bez Ducha, bo inaczej to jest stary człowiek. Stary człowiek robi wszystko bez Ducha. Nowy zaś niczego bez Ducha nie może zrobić, jeżeli to ma być uznane przez Boga. Jeżeli odwróci się od Ducha, może zrobić. Ale wtedy to już będzie stary człowiek. Często wróg nakłania. Zwróciliście uwagę, że starzy ludzie mają zawsze coś do powiedzenia o tym, o tamtym. Coś złego, o złym, o tamtym, o tym, o rzeczach w świecie, o innych rzeczach. A mają do powiedzenia na temat Chrystusa. Nowy człowiek ma za to za dużo do powiedzenia na temat Chrystusa, a mało na temat świata, bo jest w innym terenie się porusza całkiem. Można powiedzieć, że gdzie człowiek przybywa, o tym mówi. A więc wiemy dobrze, że wszystko to musi być z Ducha Świętego. Jezus powiedział, że nie martwcie się, kiedy będziecie szli i będziecie mieli coś tam mówić, Duch Boży będzie mówić was i przez was. Nie martwcie się, to już nie wasz problem. Nie układajcie sobie przemowy. On wie, co będzie chciał powiedzieć przez was. Nie bójcie się. Duch Boży wysyłał, Duch Boży zatrzymywał. To jest zakon Ducha.
apostołowie żyli pod zakonem ducha. To Duch Boży kierował. Duch Boży i my postanowiliśmy wspólnie razem, że w ten sposób będzie to docierało do Kościoła. Chwała Bogu! Już nie my sami postanowiliśmy, ale Duch Boży i my postanowiliśmy. Jest już współpraca. My jesteśmy nowym człowiekiem, a Duch Boży prowadzi nowego człowieka. Weźcie mi, wyznaczcie do służby apostoła jednego i drugiego, gdyż do tego ich przeznaczyłem, mówi Duch Boży. To jest zakon, to jest prawo, prawo własności. Duch Boży mówi, do tego zostali przeznaczeni, pomódlcie się i do służby idą. No i pomodlili się, pościli, odprawili ich do służby. I Duch Boży ich poprowadził. To jest zakon ducha, to jest zakon chodzenia w Duchu Świętym, a nie według ciała. Jeżeli chcesz tego, to jest tylko dla tych, którzy przyjęli swoją śmierć w Chrystusie. Tylko dla tych, którzy przyjęli swoją śmierć. Koniec ze swoimi metodami, sposobami osiągania celów, cwaniakowatego, czy takiego, nie wiem, tam, ja nic nie umiem. Koniec, to już wszystko się kończy. Czy umiesz, czy nie umiesz, umarło na krzyżu. Nic nie umiemy wszyscy. Umie tylko Duch Boży. I On wie, co zrobić. I to jest zakon ducha. Nie my, lecz Chrystus. To jest zakon ducha. On wie, co jest w każdym człowieku. Już to mówiłem też wcześniej, że Bóg jest zazdrosny o ducha, któremu dał w nas mieszkanie. On nie chce, żeby ten duch był mieszany z duchem tego świata. A niestety przychodzą wierzący ludzie, którzy są zeświadczeni i przynoszą światowe informacje. I zanieczyszczają dzieci Boga swoimi światowymi informacjami, bo te informacje dla nich są normalne. Dla nich nie ma problemów z tymi informacjami. I zaraz może być tak, że coś wspaniałego było i za chwilę może już być po tej wspaniałości na przykład. Podczas gdy dzieci Boga są tak zachwycone Chrystusem, że dla nich to jest niesamowite dalej Go poznać, więcej się o Nim dowiedzieć. Powiedz mi coś o Chrystusie. A ty mówisz, wiesz, koniunktura tego świata mówi o tym, że będzie problem i trzeba odkładać teraz pieniądze na amunicję i pistolety. Coś ty mi takiego tu powiedział. A Pan Jezus powiedział, że żeby się nie zbroić w miecze, tylko być napełnionym Duchem Świętym. I co? I ktoś ci powie, a Duch Boży da ci jeść? Da. Daje cały czas. A więc wszędzie, gdziekolwiek chcemy poznać prawdziwe życie, tam musi być Duch Święty. Bez Niego nie ma możliwości poznać świętego życia. Powiedz, jakim sposobem będziesz miłować Boga i bliźniego swego jak siebie samego, jeśli Duch Święty nie rozleje tej miłości w twoim sercu. Weź mi wytłumacz, jakim sposobem możesz miłować Boga. A w ogóle mi powiedz, czy ty miłujesz Boga. Z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. Powiem ci, że jest to dla ciebie niemożliwe i dla nikogo jest to niemożliwe. Jedynie możliwe jest to, kiedy Duch Święty rozlewa tą miłość w nas. Wtedy możemy miłować. To jest zakon ducha, to jest zakon miłości. To jest królewskie prawo wolności. Duch Święty ma radość, ma cierpliwość, ma łagodność. To jest wszystko z Chrystusa. Ma społeczność. I On tym obdarza tych, którzy są pod Jego władzą. W Słowie Bożym apostoł używa tu słowa społeczność Ducha Świętego. Ja sobie zdaję sprawę, że na przestrzeni wielu pokoleń wyrobiono w wierzących ludziach zupełnie inne potrzeby, inne pragnienia. Książki, wszystkie opisy, różne rzeczy prowadziły na manowce. Prawie żadnej nie ma literatury chrześcijańskiej, która by prowadziła w sposób godny Boga. Wszelkie literatury chrześcijańskie wykręcają proste drogi pańskie i uczą ludzi odstępstwa od Boga. Nie mają nic wspólnego z Biblią, jak tylko to, że mówią, że są biblijne. Podczas gdy kiedy słuchasz Jezusa, On bardzo wyraźnie odwraca się do ludzi, i nie próbuje ich przekupywać, ani namawiać na to, że będzie łóżko posłane najlepszą pościelą, najlepsze łóżeczko, jakie tylko możliwe,
zrobią ci go aniołowie, poduszeczka będzie tak miła, że jak położysz głowę, to będziesz od razu zasypiać. Wszystko będzie pięknie, będą ci przynosić aniołowie najlepsze jedzenie, czyli no i wtedy będziesz mógł być z nim. On mówi, będziesz cierpieć, będziesz znosić przeciwności, będziesz miał więcej wrogów niż miałeś dotychczas, czy miałaś. Możesz cierpieć głód, możesz cierpieć więzienie, że będą cię ścigać, będą chcieli cię zabić, będą cię nienawidzieć. Idziesz za mną? A wielu mówi, ale ja się tego nie spodziewałem. Ja chciałem, myślałem, że jak będę z tobą, to będzie zupełnie inaczej. I tak wielu opisało to w książkach. Pan ci wszystko da, nie martw się, zawsze będziesz zabezpieczony. A to, że musisz życie nowe prowadzić i to życie musi być święte, aby Duch Święty mógł ciebie napełniać prawem Bożym, to mało kto o tym wie nawet, dlatego mało kto o tym pisze. A takie życie naprawdę istnieje, ale ono istnieje tylko wtedy, kiedy to Duch Boży nas prowadzi. To jest właśnie niesamowite, że Bóg pozwolił nam odejść, kiedy zechcemy. Nie trzyma nas na siłę. Ale ty sam doznajesz, że nie chcesz korzystać z tego. Bo nie chcesz żyć już bez Boga na świecie. Mnóstwo ludzi wierzących oferuje ci życie bez Boga na świecie. Modlitwy bez Boga, śpiewy bez Boga, czytania bez Boga, rozmowy bez Boga. Mówiąc, że takie już jest życie chrześcijańskie. Podczas ty rozumiesz, że nie, takie nie jest. Że to jest piękne życie, chwalebne życie. Że to jest agape, to jest uczta bycia razem. Duch Boży poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. A jak poświadcza? Dzieci Boga nie grzeszą. Ten, który jest w nas, większy jest od tego, który jest w świecie. On poświadcza życiem świętym, że jesteśmy dziećmi Boga. Nie, że poświadcza człowiekowi żyjącemu w grzechu, że jest dzieckiem Boga. To dziwne, bo Słowo Boże mówi, że ci, którzy grzeszą, są dziećmi diabła. To Duch Boży nie wiedziałby, którzy to są dziećmi Boga? On wie, że ci, którzy nie grzeszą, to są dzieci Boga. Ci, którzy grzeszą, to są dzieci diabła. Przecież sam Duch Święty kazał to zapisać w Biblii. To on by się teraz mylił? Kazał napisać najpierw, że dzieci Boże nie grzeszą, a diabła grzeszą, a teraz by to się zmieniło? Nie, nie zmieniło się. To ludzie zmienili to. A więc mamy zakon Ducha Świętego, w którym jest wyraźnie to napisane, więc nie lekceważ swego czasu nawiedzenia. Wykorzystaj ten czas maksymalnie na prawdziwe skończenie ze swoim starym życiem. Prawdziwe skończenie ze swoim starym życiem na krzyżu. Aby rozpocząć nowe, przyjemne Bogu i ludziom życie. Kiedy będziesz światłością wśród ciemności i kiedy piękno Chrystusa będzie coraz bardziej mogło być widoczne. Pan Jezus mówił o owocu, że jeżeli trwamy w Nim, a nie wydajemy owocu, to Bóg odcina takie gałęzie i wyrzuca precz. Owoc możemy wydawać tylko dzięki Duchowi Świętemu, więc znowuż bez Ducha Świętego nie możemy owocować. Wszczepieni zostaliśmy w Chrystusa przez wiarę, ale owocować bez Ducha nie możemy. Trwamy przez wiarę w Chrystusie, ale to Duch Boży napełnia nas owocem. I kiedy poznajesz cały ten owoc, dokładnie, to jest niesamowite, że poznajesz dokładnie to, co apostoł napisał w liście do Galacjan. Poznajesz dokładnie w swoim życiu ten owoc. Wtedy wiesz, że apostoł nie pisał, aha, dobra, może napiszę to. No nie, będzie lepiej pasowało to. Nie, on dokładnie napisał, co to jest. I tak to działa dokładnie. Stajesz się tak uprzejmy, że to jest niesamowite. Ty, który potrafiłeś robić to czy tamto, potrafiłeś robić się tak uprzejmy i to nie jest z ciebie. To jest wynikiem działającego Ducha Świętego. Nie, żeby sobie zyskać u kogo cokolwiek. Po prostu taki jesteś już. Nie umiesz być inny. Taki jesteś. Tego pilnujmy. Jak już to jest, tego pilnujmy, bo to jest skarb między wierzącymi ludźmi. Jakby zabrakło ludzi, którzy żyją według zakonu Ducha Świętego, to nie ma już w sumie na kogo patrzeć.
A Paweł pisze, patrząc na tych wodzów, którzy wytrwali do końca, którzy poddani byli działaniu Ducha Świętego i wygrali w tej bitwie, co róbcie? Naśladujcie ich wiarę. A więc jest konieczne. Muszą być na tej ziemi ludzie, których Duch Święty prowadzi i którzy żyją pod zakonem Ducha Świętego. Muszą być. Gdyby już nie było ani jednego człowieka, który by w ten sposób żył na ziemi, już by nie istniało to wszystko. Dlatego, że ci ludzie jeszcze istnieją na ziemi. Z powodu tych ludzi Bóg jeszcze zachowuje ten czas. I daje przez tych ludzi, żeby prawda Boża mogła docierać do kolejnych, którzy będą chcieli się uratować. Że to jest inne życie, Chrystusowe życie. Nie życie moje, które ja sobie ulepszam, tylko to jest życie Jego, którego się uczę. I ono przynosi mi radość, jak i cierpienie. I uczę się wytrwać przy Nim, mimo przeciwności. Uczę się nie wpaść w pychę, mimo tych radości, które doświadczam. Nie doznawać, że jestem lepszy od kogoś, ani też nie dać się potępić, że jestem jakiś najgorszy, bo wszyscy miłują, wszyscy są w stanie zrozumieć grzesznika, a ty nie. A ty mówisz, że grzesznik musi się upamiętać i skończyć, bo inaczej zginie w Gehennie. A oni mówią, że nie zginie w Gehennie, tylko będzie zawstydzony, gdy wróci Jezus. I tak wejdzie do wieczności, i tak wejdzie. I wygląda na to, że oni się bardziej miłują niż ty. A ty wiesz, że jeśli ten człowiek nie skończy z grzechem, to ten grzech skończy z tym człowiekiem w Gehennie. I kto wtedy więcej miłuje? Ten, który zgadza się na to, żeby ci było wygodniej na ziemi, czy ten, który zgadza się na to, żeby ci było mniej wygodniej na ziemi, ale za to, żebyś wszedł do wieczności, czy weszła do wieczności? No, dla dziecka jest dobrze, kiedy jest wujek i daje cukierki, a gorzej, kiedy jest tata i daje klapsy. Ale kiedy później wychodzi, dochodzi do życia, to okazuje się, że ten wujek to by zepsuł, a tata tak naprawdę korygował i pomógł dziecku wejść w to życie przygotowany. Ale to wtedy dopiero rozumie, kiedy to życie się zaczyna. Rodzice, jak Słowo Boże mówi, pracują na teraz, a Bóg pracuje na wieczność. Także moją zachętą dla ciebie jest nie tyle opisywanie dokładne, ale to zachęcenie. Nie możesz być ty. To jest pierwsze prawo Boże. Nie możesz być ty ani ja. To musi być Chrystus. I tego się trzymajmy jako wyroczne, jako prawdy. Nie my, lecz Chrystus. To musi być Chrystus. I do tego dążmy, do tego tęsknijmy, o to się módlmy do Boga, bo po to Bóg posłał Syna, żebyśmy to nie byli my, lecz żeby to był Chrystus. Niech to będzie sensem naszej każdej modlitwy. Przychodzenia do Boga. Panie, nie ja, lecz Twój Syn. I rzeczywiście chciej tego. Kiedy człowiek jest zdeterminowany, żeby stała się wola Boża na pewno się wypełnia. Już się wypełnia w sumie. Bo ta determinacja już jest owocem działającego Ducha Świętego, który powoduje to w człowieku, że człowiek pragnie tych rzeczy. Chce dążyć do niego, do tych rzeczy. Co dalej Duch Święty robi? Powoduje, że owocujemy, napełnia darami. Naucza nas, wstawia się za nami. No wszystko wykonuje, całą pracę teraz wykonuje w miejsce Chrystusa. Napełnia nas obfitością nadziei, pociesza, posila. Wszystko czyni Duch Święty. Bez Niego to byśmy zostali po prostu, byśmy się nie dali rady sobie poradzić. On posila, pociesza, dodaje otuchy, napomina, wskazuje. I Słowo Boże mówi, że tylko wierni Chrystusowi będą wraz z Nim. A wierność może być tylko wtedy, kiedy Duch Boży napełnia mnie i ciebie. Wtedy okazujemy się wierni Chrystusowi, kiedy Duch Boży może w nas uwielbiać Bożego Syna. My dla Niego, chwała Bogu, nie dla siebie. Nie patrz na swoją chwałę. Pracujesz, robisz w domu, opiekujesz się dziećmi, cokolwiek. Myśl zawsze, czy to jest Chrystus. Jeżeli nie, to nie wypełnia swojego zadania. Późne przychodzenie do zboru, modlitwa i śpiew może być tylko okłamaniem.
zwiedzeniem, kiedy ty nie żyjesz codziennie dzięki Jezusowi. Może być spowodowaniem, że ty się czujesz lepszym od katolików, czy protestantów, czy prawosławnych, czy kogokolwiek innego. Jakimkolwiek nazwą by się ludzie nazwali. Niech Duch Boży napełnia ciebie i mnie tym uwielbieniem Chrystusa. On dlatego przyszedł. Niech ta sprawa naszej śmierci, końca naszego życia będzie czymś oczywistym. Jezus powiedział, codziennie wyprzesz siebie, codziennie weźmiesz swój krzyż, codziennie będziesz szedł za Nim i codziennie Go będziesz naśladował. To jest sprawa priorytetowa dla mnie i dla ciebie. Czy ty chcesz żyć? Czy ja chcę żyć? Jezus mówi, jeśli nie znienawidzisz swego życia, stracisz je. Jeśli znienawidzisz swoje życie, zyskasz moje życie. Jezus zawsze mówi prawdę, a Duch Święty z tym przychodzi, żeby też przekonać ciebie i mnie, że Jezus zawsze mówi prawdę. Jeżeli ja będę miłował swoje życie, to ja stracę te chrystusowe. Ja się zadowolę swoim trochę lepszym życiem, moralniejszym życiem. Ale jeśli będę nienawidzieć swojego życia, a kochać życie Jezusa, to ja będę chciał poznać, jak żyje Jezus. Jakie to jest życie? I wtedy zacznę poznawać, a kiedy zacznę poznawać, zobaczę, jak On żył na tej ziemi. Już wtedy nikt mnie nie zwiedzie, nie oszuka, że Jezus żył inaczej. Będę wiedzieć, jak On żył, jak On wygrał z diabłem, w jaki sposób to się działo. Dzięki życiu Jezusa dopiero mogę kosztować tego. Wielu sobie myśli, że skoro Duch Święty mnie prowadzi, to ja nie muszę czytać Biblii. On mi wszystko powie i tyle. Nie, Duch Boży tak nie działa. Duch Boży działa przez twoje czytanie Biblii. Bez twojego czytania Biblii Duch Święty zaprzestanie działania. Pilnuj czytania, pisał apostoł. A inaczej by napisał, nie musisz czytać, pilnuj, żeby słychać, co Duch Święty mówi. Ale Paweł pisał, od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię pouczają i prowadzą cię do dojrzałości. Pilnuj się tego i według tego postępuj. Duch Święty właśnie przyszedł po to, żeby tak się stało, jak mówi Słowo Boże, gdyż On kazał je tu zapisać. To jest instrukcja, według której działa Duch Święty. Czytając, wiesz, tak działa Duch Święty. A więc czytając Biblię możesz wiedzieć, jeżeli działanie jest inne, to nie jest Duch Święty. Jeżeli to prowadzi do czystego życia Chrystusa, to jest Duch Święty. Niech Bóg pomoże. Dużo jest odciągnięcia. Dużo ludzi jest jak ciężar, który wisi na wierzących, którzy jeszcze żyją, żeby ich ściągnąć w dół. Te troski, te zmagania. Ja mam problemy, ja mam problem, ja mam tamten problem. W porządku, są problemy. Ale trzeba je rozwiązać. One nie mogą istnieć 10, 15, 20 lat, kolejny rok. One muszą się skończyć. Im szybciej, tym lepiej. Trzeba chwalić Pana, cieszyć się tym, co On czyni. Pięknie jest też powiedziane, że my jesteśmy świadkami Duch Święty, tego wszystkiego, co czyni Bóg. Piękne, tak? My świadkami Duch Święty, jak to pięknie Pan czyni. Jeszcze taki może jeden taki urywek z listu Galacjan, kiedy Paweł mówi, w duchu zaczęliście, a na ciele kończycie? Co z wami się stało? Kiedy Duch Święty zaczął was napełniać, to stawało się to dla was czymś takim oczywistym, takie życie. I chcecie wrócić pod cielesność, kiedy znowu będziecie żyli wbrew Duchowi Świętemu? Co z wami się stało? Nigdy nie pozwól sobie wmówić, że jeśli opuścisz zakon Ducha Świętego, to będziesz dalej dzieckiem Boga. Kiedy wchodzisz pod bezprawie, stajesz się bezprawnym, żyjącym wbrew prawu dzieckiem Boga. A więc dzieckiem, które zostanie skazane jak bezbożni. Tak jest napisane, że ci, którzy są jego synami, zginą jak bezbożni z powodu bezbożności, w której zaczęli żyć. Chociaż są synami, zginą jak bezbożni. A więc pilnuj się działania Ducha Świętego. Tam jest czystość, świętość, nieskalaność, bo oblubienica musi taka być na spotkaniu z oblubieńcem. Jest napisane bardzo wyraźnie, że oblubienica przygotowuje się, a to przygotowanie, te piękne szaty, to właśnie te sprawiedliwe uczynki świętych.
Cóż jeszcze moglibyśmy powiedzieć? Życzę powodzenia. Żebyście mogli każdemu człowiekowi powiedzieć, jak żyje się pod zakonem Ducha Świętego i żeby to była prawda. Amen.